Cześć, witam was na moim kanale, ja jestem Paulo, a to jest Way of the Hunter na PlayStation 5 symulator polowania. Wcielamy się w myśliwego. W Way of the Hunter akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. Produkcja oddaje nam do dyspozycji dwie rozległe mapy, jedną ulokowaną w Stanach Zjednoczonych, a drugą w Europie. No to zacznijmy sobie nową grę i sprawdźmy, jak gra się prezentuje. Mamy język polski, bardzo fajnie, zobaczmy. No i mamy cztery poziomy trudności. Odkrywca łatwy. Czujność zwierząt niska, wszystkie dodatkowe informacje są dla ciebie widoczne. Dla początkujących myśliwych, awanturnik dla niedoświadczonych myśliwych, łowca dla wytrwałych myśliwych oraz tropiciel dla szukających najbardziej realistycznych doznań. My zagramy sobie na poziomie trudności awanturnik. Wallace Elliott Little speaking. Hey, Grandpa. I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Evelyn was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Competition is growing every day. Ethically hunted meat with government inspection? Sounds like a pretty niche market. Yeah, you'd be surprised. But the demand is rising every day. And with the hoax about the disease spreading. What? I can't hear you. River, can you hear me better now? Yep, way better. The service in the valley is really bad, so I'll make it quick. I've sent you a package a day ago, but I'm not sure when it will arrive. Just make yourself at home and maybe greet your old friend Echo. You know, it's been a while. Oh God, I forgot about her. How long has it been? 10 years. I hope you didn't forget the keys. Oh God, I did. What should I do? Don't worry. The spare is in the usual spot. All right, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. Well, tell them to be nice to me. I'm always a gentleman. And kiddo, or I guess I should start calling you River now. Welcome to the Nez Perce Valley. Wow, ale pięknie wygląda ten świat w tej grze. Sterowanie. Aby się poruszać, użyj lewej gałki, naciśnij lewą gałkę do przodu, by iść szybciej, aby skoczyć, naciśnij krzyżyk. Czyli mamy samouczek. Wow, jak to pięknie wygląda. Co nam teraz powie jeszcze samouczek? Wow.
Wow, jesteśmy na ranczu i to jest nasza chatka myśliwego. Jest ogromna. Zobaczmy, jak ona wygląda z zewnątrz. Odblokowano nowe zadanie, początki. Okej, znajdź zapasowy klucz w skrzynce. Zadanie fabularne. Obszar zadania, kolejne zadania fabularne. Wow, ależ to jest ogromna chatka myśliwego. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. Otwórz skrzynkę. Thank God we have a trustworthy mailman. Wejdź do chaty z ganku. To wejdźmy do tej chaty myśliwego. It's been a long time since I was here. Weź stary karabin dziadka z sejfu i przymocuj do niego lunetę. Witaj w nowym domu na ranczu Gawra. Tutaj możesz kupować i wyposażyć nowe przedmioty. Kiedy będziesz w terenie i będziesz czegoś potrzebować, po prostu podejdź do sejfu lub do samochodu, bagażnika samochodu. Otwórz magazyn. Stary karabin dziadka. Załóż. Mamy rodzaj: broń dźwigniowa. Pojemność magazynka 6, kaliber 30-30 Win, poziom łowiecki 4. No i co? Aha, teraz lunetę musimy założyć. Przybliżenie 2 do 7 razy, rozmiar obiektywu 33 mm, jakość obiektywu niska. Załóż. No i też mamy lornetkę. Tutaj mamy wabiki, e-mail, sklep, magazyn, sen, samochód. Wejdź na balkon na drugim piętrze w północno-zachodniej części domu. Obsługa sprzętu. Aby wybrać broń palną, naciśnij krzyżak do góry. Aby wybrać sprzęt, naciśnij krzyżak w lewo. Aby wybrać lornetkę, naciśnij krzyżak w prawo. Czyli już jesteśmy uzbrojeni, tak? Na górę, tak? Jak mam się dostać na górę? Okej, czyli tu mamy nasze. Co to jest? Edytuj to jak na wypchane zwierzęta. Zobaczmy, jak nasz dom myśliwego wygląda. No, pięknie się prezentuje. Mamy kominek, mamy piękne, dużą, otwartą przestrzeń, na której widzimy właśnie naszą dolinę. Wow. Tutaj mamy nasze miejsce na nasze trofea ze zwierząt. Dobrze, idźmy dalej. Wejdź na balkon. Opis lornetki. Użyj lunety, aby śledzić oznaczone punkty kontrolne prowadzące do echo. Lornetka to najlepszy przyjaciel myśliwego. Najpierw naciśnij krzyżak w prawo, aby wybrać lornetkę, by jej użyć, naciśnij L2. Ok, sprawdźmy. Okay, mamy podane też, ile metrów jest. See you soon, Echo. Przyjrzyj się mapie w biurze, aby przypomnieć sobie otoczenie. Jakie to jest ogromne, to jest tylko skrawek tego, co nas czeka w tej grze. Przyjrzyj się mapie w biurze, aby przypomnieć sobie otoczenie. Z miłą chęcią sobie przypomnę. Mamy fajny samouczek, fajnie nam gra wszystko tłumaczy. Tylko musimy to czytać. A, ta mapa znajduje się tutaj, tak? Czyli tutaj mamy safe. O, mamy też łóżko, żeby spać i zmieniać pewnie godziny polowań. You've discovered Nez Perce Valley grassland habitat. Open country for beginners and seasoned veterans alike. The meadows serve as prime feeding areas for both pheasants and badgers. Undisturbed grasslands with tall grass have the potential to hold a lot of small but also some bigger game. Mapa łowiecka i nawigacja. Wsiądź do samochodu. Jeśli będziesz prawidłowo korzystał z mapy łowieckiej, nigdy się nie zgubisz.
Jest nasz samochód. A zobaczmy sobie, co my tu mamy. Interakcja. O, mamy samochody terenowe, off-road. Mila. Maksymalna szybkość wysoka, przyspieszenie. Piorun. I zegar. Weźmy sobie zegar, zobaczmy, co się stanie. No i można sobie zmieniać samochody, zmieniać wszystko. Fajnie, okej, okay, idziemy. It's faster. Turenty, gdzie powinienem jechać? Obsługa pojazdu. A podążaj drogą z chaty. Poprowadzi cię na rozdroże w pobliżu mostu. Ale mi się ona podoba, ta gra. Teraz chyba zamienię wędkę na karabin myśliwski. Możemy włączyć radio, zobaczmy. Przekrocz most i skręć w lewo przez rzekę. A widzimy tutaj właśnie. Światła mamy. Zmieńmy kamerę. No działa tak. Wow. Teraz mówisz w lewo? Aha, mamy przekroczyć rzekę, okej. No może przejedźmy tędy. Jeszcze zobaczmy, jak radio wygląda. Podążaj drogą i skręć w prawo w kierunku improwizowanego parkingu. Mam nadzieję, że jadę dobrze. Okej, musimy się wspiąć na zbocze góry. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Będzie co robić na tym ogromnym, otwartym świecie. Myślę, że wystarczy, już dalej nie dojedziemy. Gdzie teraz i którędy teraz? Może pójdziemy tutaj. O, jest drabinka. Użyć drabiny. Here you are. Jeżeli my mamy ten cały teren otwarty dla nas tylko na polowanie, no to szacun. Long time no see, my friend. Zadanie ukończone. Odwiedź strzelnicę, by poćwiczyć strzelanie. Szybka podróż, aby skorzystać z szybkiej podróży, co? Aha, już nie zdążyłem przeczytać. 850 dolarów w tym momencie mamy. Po naciśnięciu do mapy. Mamy mapa. Cele. A tu mamy pokazane, co my ukończyli. Też mi się to podoba. Początki. 200 dolarów. Później 250. I 400. Zgadza się suma. Czyli byliśmy, nie mieliśmy żadnych pieniędzy, a już mamy w tym momencie 850 dolarów. Zobaczmy naszą jeszcze postać. Tutaj mamy ekwipunek i tutaj mamy atuty. Zamek czterotaktowy, mechanizm dźwigniowy, łamany, turysta.
Przejdź 15 kilometrów w pozycji stojącej. Jak duch. Okej. Okay. Jeszcze tylko zerknę na, jak wygląda ten świat z lornetki. O kurde, żeby tu była strzelnica? No, na to wygląda. No dokładnie, patrzę. Szybka podróż. Użyjmy szybkiej podróży. No, czyli my byli gdzieś na tej górze. Za tymi drzewami. Okej, okay, co teraz? Zerowanie, celowanie, wstrzymanie oddechu. Przyłóż broń, gdy celujesz przez lunetę, dostosuj ją do dystansu 50 metrów. Aby wyzerować, na większą odległość naciśnij krzyżak w prawo. Ażeby wybrać mniejszą odległość, naciśnij krzyżak w lewo. Aha, okej. Mamy tak, korekta. 50, ale weźmy sobie, przybliżmy. Maksymalnie. No i co teraz? Wstrzymaj oddech za pomocą L1, tak? Ustaw broń na odległość 150 metrów. System obrażeń zwierząt, obrażenia, krwawienie, etyczne strzelanie. Ładnie, trafię lenia w ważny organ z odległości 200 metrów. Dobrze, robimy korektę, czyli on się znajduje gdzieś tam. Kurde, nie trafiłem go. Przyjrzyj się zapomnianemu liścikowi. Gdzie on się znajduje? Tutaj. Hey Wallace, don't forget to take care of the badgers wreaking havoc behind the lodge. Sincerely, myself. You forgetful geezer. Nie zapomnij o borsukach rozkopujących teren za domem. Z poważaniem, ja sam. Wejdź na ambonę w pobliżu borsuków. Gdzie to się znajduje? Czyli za domem, tak? To użyjmy szybkiej podróży i idziemy. Co z samochodem? Samochód został po drugiej stronie, prawda? No ale jak już wiemy, samochód możemy sobie przywołać. Zaraz sprawdzimy. Jeszcze raz, na mapie on się znajduje, o jak daleko. Więc sobie przywołajmy samochód. A, weźmy teraz pioruna. No i jest. A gdzie się znajduje teraz ten? Czy ja tam wjadę? No jest droga. To jest tylko 124 metry, ale dobra. Przejedziemy, przejedziemy. Można iść na nogach, ale my pojedziemy. Ja będę wyciskał wszystko z tej gry, co ma do zaoferowania. Mamy ambonę i mamy pierwsze zwierzątka, które biegają. Czyli to jest cały czas samouczek, los borsuka, kolejne zadanie. Co mamy teraz do zrobienia? So many burrows. That's unusual. Badgers are definitely overpopulated in this area. Faktycznie masa borsuków. Pasowałoby jakiegoś upolować. Oberwał? Chyba nie.
Mamy też zmysł łowcy za pomocą trójkątu. Sprawdźmy, co nam daje. A czyli on nam tak podświetla wszystko. Zastrzel borsuka. Nie jest powiedziane jak. Więc to tylko od nas zależy, czy z ambony, czy z ziemi. Mamy też tropy. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Szybciutko. Bo chciałbym ukończyć samouczek w tym odcinku. Okej. Tutaj mamy. Cały czas będzie włączony zmysłowcy. Co to jest? Analizuj. O proszę, nowe odkrycie. Borsuk amerykański. Odpoczynek rzadko. Jest kolejny, widzimy. I mamy też przy włączonym zmyśle łowcy, mamy pokazany dystans. Okej, to trzeba się tylko... O, słyszę coś. Wiecie co, wejdziemy na ambonę lepiej. Wejdziemy na ambonę, bo te borsuki latają wszędzie. Ależ ta ma masę, gra ma masę możliwości. No ja będę się bawił, tutaj mamy kolejne ślady. Ale teraz tylko się musimy uzbroić w cierpliwość i wyczekiwać i nasłuchiwać borsuków. A zdrowie. Ja już karabin mam przygotowany. Ależ miałem dobrą okazję do zestrzelenia go, ale nie trafiłem. Kurde, szkoda. O, mamy. Patrzcie, borsuk amerykański. Dystans 100-200 metrów. Gdzieś on się tam znajduje. Możemy też kucnąć. I możemy się czołgać. O, coś tu jest. Patrzcie. Ten borsuk wydaje takie dźwięki. Co? Oberwał pięknie. Ślady krwi. Zwierzę pozostawia ślady krwi. No szkoda, że nie. O, jest kolejny borsuk. Aj, kurde, prawie oberwał. Teraz się wzięły borsuki. Patrzcie, ile ich jest. I jak dostał! Dostał! Ale jeszcze biega. Zobaczmy, co my tu mamy. Przejmij zwierzę. I mamy całą widok pocisku. Mięśnie, lewe płuco. Sprzedaj za 30 i jeszcze taksydermia.
To my go sprzedamy. Teraz oporządź jednego bursztuka. Co to znaczy oporządzić? Czyli musimy go zatrzymać, tak? Pięknie oberwał. Idziemy po niego. Uporządź. O co chodzi? Tutaj się znajduje. Zobaczmy sobie jeszcze widok pocisku. Mamy przegląd. Informacje o zwierzęciu. Samiec dorosły 8 kg. Nawet nie wiedziałem, że one są takie, taką mają wagę. Możemy się dowiedzieć wielu fajnych rzeczy. Ocena polowania 4 gwiazdki. Poziom trudności awanturnik i ocena trofeum 2. Możemy go też sprzedać za $34. Polowanie zobaczmy. Dystans ucieczki 0 metrów. Czas śledzenia 2 minuty. Wow. Ile informacji. To my teraz wybierzmy taksydermię. Co to jest? Czyli o to chodziło. Lepsza broń na jeleniech. Który ma biały tył? Nowe zadanie. Kup czterotaktowego Remingtona 783. To lepsza broń na jelenie. To dobrze, idziemy do domu z powrotem szybką podróżą i lecimy dalej. Czyli to był taki przedsmak tego. Co nas czeka. Mamy tutaj safe i co mamy tutaj jeszcze? Notatkę, już zobaczmy. Nie rozmawiaj z moim synem, chociaż mamy maile, okej. Sklep. I możemy kupić sobie właśnie tego Remingtona. Tu nam gra każe kupić tą nową broń, karabin. Za $1040. No to kupmy go. I weźmy sobie co jeszcze. W sumie tylko tyle. Możemy kupić. Tutaj mamy dodatki. Są teraz zablokowane. Pojazdy i ograniczenia. Dobrze, wstecz. Otwórz magazyn. No i zmieńmy sobie broń. Weźmy teraz załóż tego Remingtona. Załóżmy sobie tą lunetę. Bardzo fajnie, przejrzyście. I możemy też użyć drugiej broni. Stary karabin dziadka. Możemy też sobie wziąć. Z tą samą lunetą, tak? Luneta się nazywa Freedom 2. To tak samo jest Freedom 2. Ok. Czyli mamy dwa karabiny. Główna i zapasowa. Sprzęt, pubik. Ok, co teraz? Nie używaj tego bad boy for more than 100 meters. Udaj się na położoną wyżej łąkę. Aha, czyli tutaj, tak? Dobra, no to bierzemy samochód i jedziemy tam. Świetnie się też samochodem jeździ. Mam takie skojarzenia z grą Far Cry 4, jak się polowało na te wszystkie zwierzęta. Jestem bardzo zadowolony, że mogę grać w tą grę
symulator myśliwego. Zawsze mnie kręciło w grach Far Cry polowanie na zwierzęta. Zawsze. I teraz mamy ku temu okazję. Ty tropi zwierzę, nie biegaj. No dobrze, ale nic nie mówili o jeździe samochodem. No mamy ambonę. Czy ona się nam pojawiła na mapie? Tak jest. To zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania. Mamy, mamy! Wysiadaj szybko! Coś ci zrobił, chłopie? Kurde, ale zepsułeś. No trudno. Nie przeładowałem broni. Pierwszy błąd myśliwego. Broń zawsze musi być przeładowana. Mamy, mamy, patrzcie. Użyjmy lornetki. O kurde, nacisnąłem krzyżak do góry i zmienił mi broń na broń dziadka. Stary karabin. Weź, weź lornetkę, szybko. O kurde, to jest samiec, dawaj go. Wybieraj tą broń. Patrzcie, jakie my mamy tutaj znalezisko. ...150 metrów. Zrób zbliżenie. Dobra. Trafmy tego z największym porożem. Gdzie on idzie? Tutaj. To jest ten? Czy ten? To jest ten. Spokojnie. Oberwał. Pięknie. O to chodziło. Ale się cieszę. Trafiłem go. Podskoczył aż. Zobaczmy. Wow, ale są tutaj fajne te mechanizmy. Idź. Zaraz zobaczymy. Też można wcisnąć L1 i automatycznie nasza postać idzie sama. Można odłożyć pada i on po prostu będzie szedł przed siebie. No to nas się nie zatrzyma. Też może biec. Jak wychylimy i wciśniemy gałkę lewą. Fajna sprawa. Mogą chwilę ręce odpocząć. Gdzieś tutaj my go trafili. Zobaczmy na instynkt łowcy. Powinny być ślady krwi. O, już widzę. Ustawiłem sobie właśnie taki kolor. O, proszę bardzo. I zobaczmy analizę. A, zwierzę przeżyło. Niestety. Czyli już tego zwierzęcia nie wytropimy chyba. Przejrzysta. Czy nas to jeszcze gdzieś zaprowadzi, tego krew? Czy to już wszystko? Tu mamy. No i tropimy.
Aha, czyli o to chodzi, że nie były chyba wystarczające duże obrażenia. No i nie znajdziemy już tego mulaka. Choć ambony nie są mobilne i wymagają od ciebie zmiany taktyki na czekanie, to jednak są bardzo pomocne, ponieważ zmniejszają twój zapach, widoczność i hałas. Jak wygląda mapa? To jest nasz cały obszar polowania. Co tu mamy? A tu jest bażant. Trafię go? Weźmy korektę na niego i... Tak jest, oberwał. Tam jest kolejny, patrzcie. Pozbierajmy to wszystko. Przyładuj od razu. A, tutaj mamy zmysł łowcy. Naprawdę ułatwia polowanie. Zobaczmy, co my tu mamy. Jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę. Mamy 790 dolarów, prawda? Ok, zobaczmy teraz bażanta. I mamy za niego tylko 1 dolar. Co dostał? Mięśnie i serce! Dobra, weźmy sobie go w ten sposób i... Co to nam daje? Sprawność baza genów. Jeszcze zobaczę na postać, bo o co chodzi? Tutaj mamy czas obserwacji. Traf serce, dowolne płuco, tętnicę 50 razy z ambony i wtedy mamy bonus 30% do redukcji kołysania, zapachu, widoczności i hałasu w pozycji stojącej. Tak to się właśnie prezentuje. Tutaj mamy przejść 15 km w pozycji stojącej, kłócącej i jak to uda nam się całe zapełnić, dostaniemy 15% mniej hałasu przy chodzeniu w pozycji wyprostowanej. Co tam jest? Jest kolejny bażant. No to mamy trzy bażanty. Idziemy na wprost i tutaj gdzie jest znacznik. Zaznaczyliśmy sobie. Zbierzemy te wszystkie nasze zwierzęta i idziemy na mulaka jeszcze. Dobra, ten już ma 2 dolary. Zobaczmy, ile on taki bażan waży. Dwa, prawie ponad 2 kilogramy. Stary samiec. Dobrze, no to sprzedajmy go i zobaczymy, czy dostaniemy te 2 dolary. Tak jest. Jest i kolejny bażant. Przedajemy. Czy ja przyjechałem te dwa bursuki? Zobaczmy. Ha! Zmarnowane, ale można sprzedać. 10 kg. Czyli możemy też przejeżdżać po zwierzętach, patrzcie. Dobra, sprzedamy. Tutaj tak samo sprzedamy. Wow, tego nie wiedziałem. Tego nie wiedziałem o tej grze, że takie rzeczy są. Jak stoimy z amunicją? Wiecie co jeszcze zrobimy? Patrzcie, mam 15 naboi. Otwórz bagażnik pojazdu. Po wejściu do bagażnika mamy po prostu automatycznie naładowaną darmową amunicję. Tak, wróciłem z powrotem do
do domku. Wziąłem pojazd, żeby się cofnąć, naładować amunicję. No i jeszcze raz idziemy na polowanie do Namulaka. Tu jest. Dobra, zobaczmy. Jest Mulak. Czy jest tu jakiś fajny okaz? ...200 metrów i masa bażantów. Dobra, no to musimy wziąć i podejść chyba troszeczkę, prawda? Turędy, może tędy? Mamy samicę. Może najpierw zajmijmy się jakimś... To jest samiec spokojny. A ty? Tak samo. 160 metrów. Dobra. Oddajemy strzał. Nie ma co czekać, bo nam jeszcze spuszymy zwierzynę. Bierz karabin. Zróbmy tą korektę na 150, dokładnie zoom. Oberwał, patrzcie. Padł, mamy go. Mamy go. To był śmiertelny strzał. Udało nam się. Takie mechaniki proste, fajnie zastosowali w tej grze, takie właśnie jak to, że nasza postać może iść automatycznie sama do przodu, szybkim krokiem lub wolnym. Tak jak w tym momencie mam, odłożyłem po prostu pada i ona idzie nam przed siebie, bardzo fajnie, można odpocząć. No i kolejna sprawa jest taka, że zobaczymy, to był śmiertelny na pewno strzał, ale wiecie co, poczekajcie, zanim podejdziemy pod naszego Mulaka, zobaczmy te ślady krwi, co nam powiedzą? On gdzieś dostał chyba tutaj, prawda? Analizuj, zobaczmy. Wodopój rzadko. Czy będą ślady krwi? Odchody, gdzie te odchody są? Tutaj, no. Teraz szukamy... O, jest! Zobaczmy, o to mi chodziło. I o tym mówiłem. Analiza krwi różowa, średniej ilości krwi, pęcherzyki powietrza. Zwierzę umiera wolniej i może znajdować się dalej. O to mi właśnie chodziło. Czyli teraz wiemy na pewno, że zwierzę dostało, ma obrażenia takie, że spowodują jej śmierć. Czy ja jeszcze widzę ten... Więcej tych śladów krwi, czy tylko po prostu to był jeden? Zaraz zobaczmy. No mniejsza o to. Jest kolejny, zobaczmy tutaj. Za to też mamy dodatkowe zdolności. Pęcherzyki powietrza. To świadczy właśnie o tym, że zwierzę oberwało mocno. Średnia ilość krwi. Im więcej robimy właśnie takich analiz, dostajemy właśnie za to, tutaj kolejna. Dostajemy nowe umiejętności. Pęcherzyk i tutaj mamy dokładnie naszego pierwszego upolowanego Mulaka, zobaczmy go.
Co dostał? Lewe płuco. Możemy sobie zobaczyć też trajektorię naszego pocisku. Budowę. Możemy go sprzedać za $253 albo wypchać, wziąć go po prostu ze sobą. Zobaczmy podgląd, ile? 127 kg. Ocena trofeum 1 gwiazdka. Ocena polowania 5. Okej, okay, a ile my za nim szli? Dystans ucieczki. Uciekł na 73 metry. Czas śledzenia 11 minut. Oporządź, czyli jak mamy, znaczy oporządź, czyli musimy wziąć, użyć kwadratu. Mamy to. Wprowadzenie zakończone. Znasz już podstawy polowania. Teraz dostępne są wszystkie przedmioty w sklepie. Tryb wieloosobowy oraz odblokowane regiony. Okej. Okay. Przyjmij zlecenie w restauracji z komputera dziadka w chacie. No i udało nam się ukończyć samouczek z gry Way of the Hunters, symulator polowania. Więc jeżeli podobał się materiał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, czy chcielibyście więcej materiałów z tej gry. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!